Mój o Boże, nareszcie! No gdzie na 8 metrach jeszcze łazienka? A no to teraz usiądź, bo to jest takie, no, wiesz... Teraz, nie wiem, tak bym chciała tam zanurkować, no, głębiej. Nurkuj. Że mamy problemy z trzymaniem moczu? Nie wiem, albo... I bądź tu mądry. Bo nie chcemy tutaj żadnych wypadków, prawda? Tam jest dziecko do wykarmienia na górze. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ciebie witam, Moniko, przede wszystkim. Ja Ciebie również. Kolejny odcinek programu Wanna Talk. Ładnie się nazywamy, co? Pięknie. W ogóle pięknie się spasowałeś z naszym logo. Dostałam próbnik wcześniej. Chyba żeby, tak. Wiesz, tak wyglądasz. No. Jakby cię tam pobrali stamtąd i tutaj mi przenieśli. Zresztą ja też starałam się, ale jeszcze muszę trochę popracować. Gdzie jest Lucek? Gdzieś na górze jest Lucek. Bo Lucek ma 3 miesiące i rozumiem, że jeszcze jest taką chubą naturalną przyklejoną do mamy i mama wszędzie... Tak, Lucek jeszcze, dokładnie, Lucek jeszcze nie do końca kojarzy, że w ogóle jest odrębnym bytem z mamą, więc jakby no, teraz korzystamy z tej okazji, że go przejął tata, ale no zobaczymy. Muszę Ci zapytać pierwsze bardzo poważne pytanie, jako totalny ultras rodziny zastępczej. Ultras, absolutny. Ja jestem w ogóle lata 80, no w latach 90. to ja byłam tym właśnie widzem, byłam targetem, więc jestem ultrasem totalnym. Ja pamiętasz, jak wyglądała łazienka w domu Kwiatkowskich? My nie mieliśmy w ogóle zdjęć w łazience, może jakaś jedyna scena. Bo najpierw mieliście to mieszkanko w blokach, pamiętam, bo zanim się przeprowadziliście do domu, tak, to było mieszkanie. I tam chyba też nie było żadnych. A chyba mi się nie... wydaje, że było. Tak? Mhm. No mówię, jestem ultrasem, więc wiesz. Bo wiem, że, to znaczy tak, może jakieś sceny tam później, jak się przenieśliśmy do domu, to może coś tam kręciliśmy, natomiast ta łazienka była taka mało filmowa, ponieważ to był normalny, naturalny dom, który my zaadoptowaliśmy do takich potrzeb filmowych, no to tam się ciężko było z tą kamerą zmieścić w łazience. Pamiętam, że były paskudne kafelki, takie beżowe na ścianach, no ale to dlatego, że ja z niej prywatnie po prostu często tam korzystałam, natomiast tak jak mówię, scen chyba. No to widzisz, może tak być, że ty będziesz lepiej to pamiętać. Na pewno pamiętam, że były jakieś sceny w mieszkaniu. Tak. Jak przyszedł do was Romek mieszkać, to na pewno pamiętam, że była scena w mieszkaniu. A w ogóle wiesz, że ten dom mi się zawsze wydawał olbrzymi, bo ja mieszkałam w blokach z mamą, 32 metry i ten dom, ja na przebitkach mówię, Boże, albo chciałam mieszkać w takim domu. I teraz się przygotowywałam do rozmowy i on mi wyskoczył tam gdzieś parę razy i mówi, jeny, taki mały, ile tam było metrów? W samym, to znaczy jak my mieliśmy jeszcze ustawioną scenografię, która udawała mieszkanie, to tak naprawdę ta scenografia była większa na Chełmskiej w Warszawie, w wytwórni, była większa niż sam dom, bo ten dom to miał, wydaje mi się, że ja nie wiem, czy on miał 100 metrów, bo to naprawdę było takie maleństwo, że my przechodziliśmy, on miał fajny układ, jeżeli chodzi o samokręcenie, bo tam wszystko się odbywało jakby tak z kierunkiem wskazówek zegara, w zasadzie wszystko, z każdego pomieszczenia można było przejść naokoło, ale on był maciupeńki, malusieńki był, wszystko było połączone. Ja nie wiem, co mi się wydawało, że on był taki wielki. No tak telewizja kłamie, no. Ja też się podobno zawsze wydaję trochę większa w telewizji. To znaczy, ty mi się do końca życia będziesz tą Majką z serialu, wiesz, która miała, ile miałaś wtedy lat? Jak zaczęliśmy, to miałam 18 lat. Wielkość tamtej rodziny, tam was w pewnym momencie to już było tyle, że ja nie jestem w stanie powtórzyć tych wszystkich bohaterów, w sensie tych dzieciaków. Tak. Nie masz wrażenia, że przyniosłaś wielkość tej rodziny do swojego życia prywatnego? Tak, chyba się jakoś tak trochę zainspirowałam. To jest fakt, że w związku z tym, że przez tyle lat, bo my kręciliśmy 10 lat serial, to chyba się tak przyzwyczaiłam po prostu do tej pełnej chaty i do tego gwaru i do tej ilości dzieciaków, bo ja jeszcze będąc w liceum, to byłam, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że przychodzi taki moment, kiedy się mówi, że się w ogóle nie będzie miało dzieci, w ogóle się nie będzie miało męża, ogólnie rzecz biorąc, będzie się wieść takie samotne życie, natomiast no, później życie to pięknie weryfikuje. Jesteś mamą 18-latki i 3-miesięcznego chłopca. Jak to jest? Boże, jak to jest? Jak to jest w ogóle być matką nastolatki? Bo mnie to czeka, chcę to wiedzieć. Matką nastolatki jest super. Bo to znowu wydaje mi się, że to zależy naprawdę od dzieciaków, ale nie tylko od dzieciaków, bo ja, no tak jak mówię, no mam tę 11-latkę, gdzie się śmiejemy, że no ona dojrzewa już od co najmniej 4 lat. Natomiast ja z każdym dzieckiem, nawet z tym 3-miesięcznym, ciągle gadam. Ja po prostu zamęczam te dzieciaki
rozmową, pytam, ciągnę za język, ale to nie są, wiesz, takie, bo ja też pamiętam takie rozmowy z moją mamą, a jak tam w szkole, a jak tam tutaj, no i ja się gdzieś tam zaczynałam otwierać i mówiłam, a no tutaj dwuja, jak to dwuja, już awantura gotowa. Nie, u nas naprawdę jest tak, że ja czasami muszę się ugryźć w język, bo oczywiście dostaję jakieś informacje, które troszeczkę mnie pionizują i zaczynam się zastanawiać, czy to jakby nie idzie za szybko w jakimś tam kierunku. Natomiast ja widzę, że naprawdę, no to jest niby taka prosta metoda, ale na serio ta rozmowa, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. No wczoraj chociażby w nocy siedziałam sobie właśnie z tą moją 18-latką. Usypiałam tego 3-miesięcznego, bo ja śpię sobie razem z nim, żeby było mi wygodnie go karmić w nocy. Też wszystkim młodym mamom bardzo gorąco polecam taką metodę. Nie przydusicie dziecka, nie udusicie, jest tak, to się udaje. No i siedziałam z tą moją 18-latką. Pytałam się jej właśnie, bo tam mimo jakby tej całej naszej sytuacji pandemicznej, ja moim dzieciakom pozwalam wychodzić z domu, pozwalam się spotykać z kolegami, z koleżankami, bo uważam, że ich zdrowie psychiczne jest... No jest dla mnie ważniejsze niż nawet ryzyko zachorowania. No i właśnie opowiadała mi o 18, zaczęła pokazywać zdjęcia i ja nie miałam takiej sytuacji, żebym była tak otwarta w stosunku do mojej mamy, żebym miała aż takie zaufanie, że na przykład mogę jej pokazać zdjęcia z imprezy z 18. No miałabym takie poczucie, że może się okazać... Została przekroczona jakaś granica, tak? Tak, że mama się nagle zacznie gdzieś tam dopatrywać jakichś rzeczy, które jej się nie będą podobały. Natomiast to jest dla mnie super, że Karolina ma takie zaufanie do mnie, że że ona wie, że może o 90% rzeczy mi powiedzieć. Uważam, że to też nie jest dobre ciągnąć tak za język, żeby dziecko po prostu wyśpiewało ci wszystko jak na spowiedzi, bo uważam, że każdy z nas potrzebuje jednak takiej granicy, gdzie zostają pewne rzeczy po prostu tylko i wyłącznie dla nas. Natomiast to, że mam 18-letnią córkę, która potrafi przyjść i mi bardzo szczerze powiedzieć o tym, co się dzieje u niej w życiu, to uważam, że to jest, no, powiem nieskromnie, że to jest mega, to jest jakby jedno z moich największych osiągnięć życiowych. Tak, tak uważam. Zrobimy to potem w postprodukcji. Ja pytałam już kilku dziewczyn tutaj, czy jesteś bardziej jesteś bardziej matką w swojej roli, czy bardziej na górze stajesz to, że jesteś kobietą? Jestem kobietą. Ja mam to samo. Jestem właśnie kobietą, to jest, jakby uważam. Ale to nie znaczy, że ta rola matki jest dla ciebie nieważna. Oczywiście, że nie, natomiast jakby ja się zawsze wzbraniam przed tym, jak ktoś mi mówi, ojej, to w takim razie to jest taka twoja najważniejsza rola życiowa. Mhm. No nie, no jakby ja uważam, że i wcale nie uważam, żebym w związku z tym była gorszą matką, bo uważam, że jestem super matką. Tylko ja nie muszę, to nie musi być jakby ta główna rzecz, która mnie określa. Ja uważam, że wręcz jakby dla moich dzieciaków to jest zdrowsze, kiedy oni widzą mamę, która właśnie się spełnia, która jeździ, która wydaje kolejną książkę, która prowadzi warsztaty, która w 7 miesiącu ciąży jedzie i gotuje, nie wiem, dla grupy 50 osób, bo jej to sprawia przyjemność. A niektóre widzą właśnie taką mamę, która jest tylko w domu i która za, nie wiem, 10 czy 15 lat im powie, a ja całe życie wam poświęciłam. Nie chcę tego. Ja chcę, żeby moje córki, moi synowie, żeby widzieli, że to, co się dzieje w domu, jest super ważne, ale że my z tego domu wychodzimy i możemy mieć milion różnych innych aktywności, które z tym domem w ogóle nie będą związane. To jest ważne zdanie, bo też staram się zawsze moim tym dziewczynom, które są po drugiej stronie, mówić to, że są przede wszystkim kobietami, chociaż ciężko im to przechodzi. Bo tylko jakieś takie wyrzuty sumienia niepotrzebne. Straszne to jest, albo jak pojedziesz gdzieś coś robić zawodowo, a co z dziećmi? Tak jakby te dzieci nie miały, wiesz, ojca albo nie wiem, dobrej opieki. Koniec świata. Wyjechałam, rozwijam się, Chryste Panie. Bo wiesz co, mi się wydaje tak, że 18-latka czy 20-latka, to już dwie dorosłe kobiety po prostu mieszkają w tym domu. I to wiesz, to też pod kątem przestrzeni w łazience na przykład, podbierania kosmetyku, w czasu przed lustrem, teraz ja, wyłaź! Znaczy ja w ogóle uważam, że nawet w takich mieszkaniach w bloku powinna być taka ilość łazienek, jaka ilość kobiet? Nie tylko kobiet, jaka w ogóle ilość po prostu użytkowników tego mieszkania, czyli u nas no tak powinno być 5 w porywach do 6. Tak? Ile masz łazienek? A mam jedną. Maciupeńką, poczekaj, zaraz ci powiem, ile ma metrów kwadratowych, bo chyba jestem w stanie to oszacować nawet. Wydaje mi się, że ma niecałe 4 metry kwadratowe. To jest mieszkanie w bloku? To jest mieszkanie w bloku, ale ja kocham to mieszkanie, bo ono jest blisko łazienek, a ja kocham, ja mogłabym zostać ambasadorką Łazienek Królewskich.
O, zobacz, znowu temat z łazienkami. No widzisz? Proszę. Widzisz? No, więc, ale mamy mecza. Więc mogłabym zostać... A ile masz tam metrów? Tak, mieszkania? Pod kątem jakby liczebności wszystkich ludzi, których tam musisz pomieścić. No, to teraz ty się trzymaj mocno. 45. Ale jestem mistrzynią. Opadły mi ręce i nogi. Mistrzynią w planowaniu przestrzeni. Naprawdę, ja powinnam jakieś. Masz dwa pokoje? To znaczy, mam dwa, jakby trzy pokoje z takim aneksem kuchennym, plus ta ma ciupeńka łazienka, ale my kochamy tam mieszkać, kochamy to mieszkanie. Naprawdę. Powiem ci, bo ja mam dwójkę dzieci i chcę się przeprowadzić z 50 metrów. A ja ci powiem, że my tak kochamy tę przestrzeń i nie tylko my, że u mnie notorycznie oprócz jakby moich dzieci, to ciągle ktoś śpi. Jakieś koleżanki. Nie, no co robić z życiem? Po prostu nie. No niemożliwe. I powiem ci, że w ogóle. Jakby z jednej strony może by to komuś mogło przeszkadzać, ale dla mnie to, wiesz, jak przychodzi, nie wiem, przyjaciółka mojej córki rano i sobie zaczyna, ja jeszcze leżę w łóżku, ona sobie jakąś kawę tam robi. No nie wiem, jakoś mi to zupełnie nie przeszkadza. Tak, a masz w ogóle czas na relaks w tym mieszkaniu, które ma 40 parę metrów? W ogóle masz zamek w drzwiach do łazienki? Nie mam i to jest z kolei taki właśnie element, który moja najstarsza córka właśnie mówi. Mówi, wszystko rozumiem, ale dlaczego do cholery jasnej zamka w drzwiach nie założyłaś? Ja mówię, a jakby się Józio tam zatrzasnął od środka? A poza tym nas ratuje też to, że my mamy fajny też malutki domek letniskowy za miastem i my jednak bardzo dużo czasu spędzamy na wsi. Więc często jest tak, że po prostu moja na przykład najstarsza córka zostaje sobie sama tam w tym mieszkaniu, uwielbia te weekendy, kiedy może sobie zostać tam sama. Wiesz, co się dzieje? Właśnie o to chodzi, że widzisz, tu wracamy do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, również wiem, co tam się dzieje. Wiem, co tam. Wiem nawet, moja mama teraz ogląda i wiem, ma takie, nawet, wiesz... Wiem nawet, kto śpi w moim łóżku. O, palpitacje serca. A moja wracała i ktoś spał w moim łóżeczku? Nie, to ja jakby... Ktoś śpił z mojego kubeczka? Tak, pominęłyśmy jakby ten etap, bo ja po prostu wiem, że no przy tej ilości osób, która tam się przewala po prostu przez to mieszkanie, no nie ma wyjścia. No na bank ktoś śpi w tym łóżku i podejrzewam, że to nawet nie są dwie osoby, tylko czasami w porywach do czterech, więc no. Wiesz co, bardzo mnie fascynuje wątek twojego mieszkania versus liczba osób, które tam są i tej łazienki, która jest jedna. Ja też mam pociąg. Ja mam ciupańką, mam prysznic, tam się nawet pralka zmieściła i mam bardzo dużą, jak na taką łazienkę, tam ma nie wiem, chyba 80 albo 100 cm długości, umywalka, bo stwierdziłam, że przy takiej małej łazience to chociaż umywalkę będę miała. Ty jesteś mistrzyni Tetrisa. Tak, dokładnie, naprawdę. I ta umywalka jest na tyle duża, co uwaga. Robiłam remont tej łazienki w momencie, w którym nie wiedziałam, że będę miała czwarte dziecko, a ta umywalka się rewelacyjnie sprawdza jako mini wanienka dla Lucjana. No dobrze, nie, zostajmy przy tym mieszkaniu, bo to jest niesamowite. No i jest was tak dużo, jest was szóstka. Tak, to jest. No i macie rano i ty musisz wyjść, nie wiem, no gdzieś tam musisz wyjść, twój partner musi gdzieś wyjść, twoja córka najstarsza gdzieś wyjść i wiesz, zawsze jest ten taki newralgiczny punkt w ciągu dnia i co nie ma jakiś tam, wiesz, łazienka. No i zobacz, no i teraz mamy pandemię. Nikt nigdzie nie wychodzi rano. No dobra, ale było przed pandemią i ta łazienka była taka sama. Nie, to jest tak, to jest, no dlatego mówię, że tych łazienek powinno być tyle, ilu jest mieszkańców w domu. Ale ty mnie zaskoczyłaś. Bo to jest, bo jest hardcore. W takiej normalnej sytuacji, kiedy dzieciaki wychodzą do szkoły, kiedy trzeba się jakoś tam ogarnąć, kiedy oczywiście dokładnie w tym samym momencie, ja już nawet nie mówię o siku, ale w ogóle wszyscy mają potrzebę skorzystania z łazienki, bo przecież to się dzieje jak, wiesz... Lawinowo. Tak, dosłownie lawinowo. Chciałabym do twojego domu rodzinnego wrócić, bo pochodzisz z Warszawy, tak. Jak uzgodniłyśmy, mieszkałeś z bratem i z rodzicami i już idąc tropem tym, że ty masz 40 metrów, brat ma 30, to ja się boję zapytać, ile było metrów u mamy Bożenki. No nie, no tyle mniej więcej, no bo ja w tej chwili jakby mieszkam w mieszkaniu, w którym wcześniej też mieszkała moja mama. Moja mama później się przeprowadziła. To jest mieszkanie takie to... Takie dziadkowe, to jest moje mieszkanie takie dziadkowe, natomiast moja mama w tej chwili, może wiesz, może mnie też czeka ten etap, bo ona w tej chwili mieszka zupełnie sama na 70 metrach, więc może diva. W którymś momencie może przychodzi takie poczucie, że wiesz, że masz ochotę się już tak trochę rozprężyć i sobie przechodzić z pokoju do pokoju i żeby ci nikt tam głowy nie zawracał. Natomiast nie, ale ja nigdy nie miałam, ja miałam bardzo długo pokój z moim bratem wspólny,
ale też może też z tego się jakby bierze to, że ja jestem taka rodzinna, bo ja mojego brata, zresztą on do tej pory to wspominamy, ja dlatego nie mogę na przykład tak patrzeć na to, jak moje dzieciaki się kłócą, wyrywają sobie jakieś rzeczy, drą się i wiesz, i tam w tym pokoju dochodzi do jakichś dantejskich scen, bo my z moim bratem byliśmy tak zgodnym rodzeństwem, chciałam powiedzieć małżeństwem, ale to znowu ten budyń odezwał w głowie. Byliśmy tak zgodnym rodzeństwem, że mnie później, jak widziałam, jak moje dzieciaki się zaczynają tłuc, to mi się w głowie nie mieściło, że można szturchnąć młodszego brata. Ja miałam takie zasoby po prostu jakiejś takiej troski, takiej empatii w stosunku do niego. I on też w ogóle nie miał żadnych jakichś takich agresywnych albo złośliwych zachowań w stosunku do mnie. A dzieli nas też prawie 7 lat różnicy. Ja jestem starsza, on jest młodszy. Że no naprawdę byliśmy takim wzorowym, kochającym się rodzeństwem. Łącznie z tym, że jak ja byłam już w wieku takim, w którym jest w tej chwili moja najstarsza córka, to moja mama nie bała się puszczać mnie samej na przykład z nim gdzieś na wakacje, co było moim pomysłem. Nie było pomysłem mojej mamy, tylko ja na przykład mówiłam, że ja chcę pojechać w góry. Poczekaj. 18 lat, ty, no to miał, on 11? Tak. No 12, no jakoś tak, 11-12 mniej więcej. Pojechaliśmy na przykład tak do Włoch z moim bratem, pod namiot. Ja robię coś źle w życiu, bo ja jestem naprawdę, ja słucham tego i włosy mi się na plecach prostują. Bo ja... Nie masz włosów na plecach. A skąd wiesz? Bo cię widziałam, jak tam się przebierałaś. Podglądałaś mnie? Podglądałam się trochę. Oczkiem, chciałaś zobaczyć. No, oczywiście, że tak. Ja jestem na takim etapie, że jak ja idę do spożywczaka i moja 8-letnia córka ma zostać sama na 10 minut, to ja powiem ci, mówię tak, ja wychodzę jak na wojnę. Tu masz telefon, jest naładowany, drzwi będą zamknięte, okien nie otwierasz. Ktokolwiek przychodzi, nie otwierasz. Ja mam klucze, ja sobie otworzyłam, tak się nie wiesz. Gdzieś na telefon. A ja mam po prostu, wiesz. No. Zaraz wracam. Chcę wrócić do tej łazienki Bożenki. Jak ona wyglądała? Łazienka Bożenki jest duża. Jest, no bo mówmy może już o tej sytuacji, która jest w tej chwili. Tak, okay. Że no moja mama ma taką łazienkę, że tam spokojnie ma tylko wannę, ale spokojnie by się zmieścił prysznic, spokojnie stoi sobie pralka. Bidet tam byś też zmieściła, a jest to mieszkanie w bloku. A jest coś takiego ze wspomnień, z nostalgii, co jak zamykasz oczy, to widzisz i chciałabyś sobie jednak do swojego mieszkania gdzieś tam przenieść? To może być wszystko. Z tej łazienki mojej mamy? Z tej łazienki mojej mamy nie, natomiast moja mama w tej chwili też ma taki malutki domek letniskowy i to jest z kolei taka rzecz. Ja w swoim domku letniskowym też to mam, natomiast poszłam trochę na łatwiznę i zrobiłam w łazience okno, ale to jest okno, które się nie otwiera. Natomiast moja mama w swojej łazience, w tym swoim domku letniskowym ma takie piękne, stare, malutkie, no taki lufcik, ale który po prostu się otwiera i on się akurat otwiera, no to okienko jest na tyle wysoko, że akurat sąsiad tam nie może zajrzeć, ono się akurat otwiera na ogródek sąsiada, ale to, że wiesz, że sobie tam robisz te różne czynności takie i tu ci ptaszki ćwierkają, to... Czyli okno w łazience. Tak, więc to jest jakby coś takiego, co ja bym chciała z kolei przenieść za jakiś czas do tej swojej wiejskiej łazienki, bo to jest, no to ty jest chcesz fajne. Tą agroturystykę tam otworzyć, gdzie masz ten domek? No, taki miałam pomysł, tam. Tak. To gdzieś niedaleko Warszawy? Nie, to jest tak, znaczy niedaleko, no w sumie niedaleko, około 100 km od Warszawy, więc tak idealna odległość taka, że jak wyjedziesz, to czujesz, że jesteś już jednak poza Warszawą, ale no jednak to jest na tyle blisko, że można tam praktycznie w każdy weekend pojechać, a nie, że masz takie poczucie, no mam fajny dom, ale za daleko. Gdzieś tam na Podkarpaciu, no ale przecież nie będę tam jechać w piątek cały dzień, żeby później w niedzielę cały dzień wracać. Zabawne historie z łazienki, tutaj mam takie pytanie, ale to może być wszystko. To mogą być zniszczone ubrania, skurczone, to mogą być obcięte grzywki, to mogą być, nie wiem, skustomizowane, jak ja to nazywam ładnie, spodnie dresowe mojego męża, na przykład domestosem. A to jest na okrągło. I na przykład, czego do tej pory właśnie nie może mi darować moja najstarsza córka, bo jakby twierdziłam, że nie ma w ogóle nie ma takiej potrzeby, żeby moja córka chodziła do fryzjera, bo ja ją świetnie sama obcinam. I na przykład był taki okres, kiedy ja uważałam, że no w ogóle przepięknie wygląda, obcięta na, uwaga, miała taką fryzurę naprawdę na takiego czeskiego piłkarza. Że miała tu włosy krótkie i tak mniej więcej od połowy głowy zaczynały jej się włosy długie, żeby jak przyjdzie na przykład mi taka ochota, to żebym jednak mogła je zrobić kucyka. No ale niestety są zdjęcia, na których jest udokumentowana ta fryzura.
I to są zdjęcia, no, które również są w posiadaniu mojej córki. I tak czasami jak chce właśnie się poznęcać nade mną, to przychodzi i mówi, kto wpadł na taki pomysł? Kto nigdy nie próbował, niech nie próbuje. Ostatnie pytanie. Jezu, to się muszę jakoś lepiej przygotować. Jakie się ma marzenia, kiedy jest się w twoim, w miejscu, w którym jesteś obecny? Chciałeś powiedzieć, kiedy jest się w moim wieku? Nie, mamy tu nie, jakąś poduszkę? Proszę mi tutaj nie wkładać w usta rzeczy, których nie powiedziałam. I jakie ma się marzenia, kiedy jest się już w miejscu, w którym jesteś? W którym jestem, jakie się ma marzenia. Więc mi się marzyło na 40, żeby zrobić taką fest, imprezę, ale taką, o Jezu, taką, jak wiesz, wesele. Szampan się... Nigdy nie miałam wesela, więc no, mam, wiesz, więc mam, nie mam porównania za bardzo, ale właśnie, żeby zrobić taką imprezę, no taką, że później ja ją będę oglądać na zdjęciach, jak będę miała tamte, nie wiem, 80, może 90 i będę sobie, a kurde, to ale był balet. Ale był balet. No więc tak mi się marzyło, żeby coś takiego zrobić, no ale może ktoś nade mną czuwał i się nie dało. I była skromna impreza tam, nie wiem, impreza z 5 osób może przyjechała, ale też było fajnie. Ale do domku, do mieszkanka zaprosiłaś? Nie, tam na wsi sobie, tam okay. Na wsi sobie siedzieliśmy. Natomiast tak, to mi się marzyło, nieustająco mi się marzą podróże i to po prostu marzy mi się, żeby wyjechać tutaj, no ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do takich małych metraży, to marzy mi się, żeby z moimi dzieciakami kamperem gdzieś wyjechać na wakacje. W sumie też bym pojechała na wakacje. Jadę na wakacje, a wy się nie wybierać nigdzie? Znaczy, ja już mam tak zaplanowane, ale na razie mam zaplanowane wakacje w Dębkach. Jadę tam z moimi przyjaciółmi. Jeszcze chcę, bo to się bardzo dobrze nam sprawdziło. I to tak a propos znowu tych małych metraży. Świetnie nam się sprawdziły wakacje w zeszłym roku, z trójką moich dzieci w 8-metrowej przyczepie kempingowej. Słyszycie te świerszcze za nami? Tak, i muszę to dodać, że to nie były wbrew pozorom niskobudżetowe wakacje, bo nie wiem, czy wiesz, ile kosztują przyczepy. Wiem, ponieważ spędziłam tydzień w zeszłym roku z trójką dzieci. To nie są dzieci, tanie rzeczy. W pierwszej linii brzegowej tego, Zatoki Gdańskiej, proszę ciebie, i jak to sobie potem, wiesz, na kalkulatorze tutaj z ołówkiem. Jezus Maria, przecież minimum jakieś Malediwy, stary, byśmy mogli być daleko. Dokładnie, dokładnie tak. Strasznie jest drogo, nie róbcie tego w domu. Przed nami druga część. Tego fantastycznego show. Teraz cię zaproszę do wanny, słuchaj, ale na sucho, nie będziemy się moczyć. Piękne logi są, nie chcemy ich zniszczyć. Będziemy wchodzić do tej wanny, w wannie masz piłeczki, w piłeczkach masz pytania. Więc my się na tę chwilę z Państwem żegnamy, odmeldowujemy się i widzimy się za chwilę w wannie z Moniką Mrozowską. No dobrze, to wylądowałyśmy w wannie, nie wiem, czy widzisz. Masz taką dużą w domu? Ja wylądowałam, a tu wiesz, znaczy... mogę ci miejsce zrobić trochę. Też. Nie, dziękuję bardzo. Masz taką dużą w domu? Bardzo śmieszne, Michalina. Ja też nie mam, ale chciałabym bardzo mieć. Dobrze, ale to nie o tym dzisiaj. To teraz twoim zadaniem jest wylosować, nie wiem, 5 kulek, myślisz? Dobrze. Będzie, nie? No wszystkich nie musisz, jakoś cię oszczędzę. I odpowiedzieliśmy na pytania w kulkach. Dobrze. Losujemy? Dobrze. No lecę jedziesz. W kulki w takim razie. Lecę w kulki. O kurczę. O Jezu, długie. Budzę się rano i jestem mężczyzną. I co robię jako pierwsze? Ja znam odpowiedź ja na to pytanie. Ja też. Siku. Na stojąco. Na 100%. Chciałabyś też wiedzieć, jak to jest. A nigdy nie próbowałaś? Ale nie chodzi mi też na stojąco, no. No, że budzisz się inaczej, jesteś zbudowana. A mi się wydaje, że ja bym ogarnęła jakoś temat. Inaczej taki... to trudne chyba. No. To jest trudne do ogarnięcia. No. No, już bez przesady. Zależy jaki, prawda? Los i następny, aż następne. Się boję. Następne. Czekaj, tu zobaczymy, co tutaj jest. Gdybym miała tylko 10 zł w kieszeni, to... I tutaj na przykład to też zależy od momentu w życiu. Bo gdybym na przykład taką kulkę wylosowała rok temu, to kupiłabym sobie kieliszek Prosecco za to. A dzisiaj za 10 zł... Dzisiaj bym sobie chyba jakiś dobry, widzisz, znowu idę tak w kierunku takich różnych płynnych rzeczy. Dzisiaj bym sobie kupiła na pewno jakiś dobry, taki świeżo wyciskany sok, żeby sobie zrobić dobrze, później żeby zyskać dużo tych, wiesz, witamin i żeby młodemu zrobić dobrze, jak on będzie sobie pić mleczko. No tak, za 10 zł to można taki, można, wydaje mi się, że dobry sok świeżo wyciskany kupić. A co ty byś zrobiła, Michalino, za 10 zł? Ja bym wrzuciła dzieciom do skarbonki, wiesz, Monika? To jasne. Naprawdę. Dwie no mam. Dobrze, to teraz będzie trzecia. To też jest ładne.
w swojej lodówce zawsze mam. No to nie będzie jakiś. Czemu się zaśmiałaś? Bo ja wiem, co mam w swojej. Przepraszam, no. Ale dokończ. Nie, powiedz. Ale powiesz za chwilę, co masz, no, czy nie? Alkohol, no ale ja, no, nie, ale wiesz, ja nie mam, no, dzieci, nie karmię, więc ja u mogę. U mnie, wiesz, u mnie od roku nie ma alkoholu, więc no, więc alkoholu, chociaż nie, jest chyba jakiś alkohol, ale nie mój. Mhm. I też nie mojego partnera. Karolina! Zawsze po jakiejś imprezie tam coś zostanie. Ja mam zawsze, niektóre osoby się zżymają, jak ja mówię, że to jest mleko roślinne, bo mnie poprawiają, że to jest napój roślinny, ale ja uwielbiam kawę taką zabielaną, a ponieważ od dłuższego czasu już mleka nie piję, więc wpadam dosłownie, to jest jedna z takich rzeczy, jedyna chyba taka rzecz, że naprawdę wpadam w panikę, jak nie ma napoju roślinnego. Bo ale kokosowy, czy migdałowy, czy... Najbardziej lubię owsiane mleko, okay, roślinne, więc jak go nie ma... A próbowałaś robić sama to kokosowe? Robiłam, ale, że tak powiem, przy czwórce dzieci własnoręczne robienie mleka roślinnego. Nie, a chlebka nie pieczesz w domku? Nie, ale mam przyjaciółkę Justynkę, Justynkę Kozłowską, którą też możesz kojarzyć z internetu. Justynkę, też pozdrawiamy, tak. Justynkę, która, no nie mam tej wymówki, nie mogę powiedzieć, że nie robię chleba, bo ma czwórkę dzieci, bo Justynka też ma czwórkę dzieci, a chleb robi. Ale Justynka mieszka blisko mnie, więc ja się czasami załapuję na chleb Justynki, więc to jest prawie tak, jakbym sama ten chleb robiła, prawda? Tak. Tak, się trzymamy. I przechodzimy do następnego. Za pierwszy milion i trzy kropki. Naprawdę myślisz, że ja kiedyś dojdę do takiego etapu, że ja będę mieć milion ja na koncie? Ja ci tego życzę z całego serca. Ja tobie też. Należy, znaczy, ci się, to, wiesz? To znaczy, ja w ogóle wychodzę z założenia, bo ludzie od razu oczekują jakichś takich spektakularnych właśnie inwestycji, a ja uważam, że co jest w tej chwili bardzo mało popularne, mam takie wrażenie, zwłaszcza jak się ma dzieci, zwłaszcza jak się ma rodzinę, że jednak pieniądze służą do sprawiania przyjemności. Ja wiem, że większy dom, większe mieszkanie też jakąś tam przyjemność sprawia, ale ja jestem bardziej, i znowu będę krążyć dookoła tego tematu związanego z podróżami, że ja na przykład w tym momencie, gdybym miała taki luźny milion... Dzień dobry, mam luźny milion, mam taki milion, że tak nie bardzo wiem, co z nim zrobić, to na przykład marzyłoby mi się przechulać na taki po prostu odjechany weekend gdzieś w jakimś po prostu super miejscu, w super hotelu, z super widokiem. Czyli wydałabyś kasę na wspomnienia po prostu. Tak, dokładnie. Dobra, przechodzimy do... No, widzisz. Tyle się nagadałam o mamie, że ten, że muszę przyszła. Teraz... Że przyszła mama do mnie w ramach chyba, nie wiem, chyba po prostu, no karma, no. Mojej mamie dziękuję za... Ja mojej mamie dziękuję przede wszystkim za... ogrom, po prostu jakieś niebywałe ilości wsparcia, które mi dała. Właśnie w takim okresie dziecięcym, dojrzewania, bo wiesz, to, że ktoś ci nie pozwala palić fajek w domu, no to uważam, że to jest, no to nie jest jakiś dramat straszny. Natomiast jeżeli dostajesz od swojej mamy takiego kopa pod tytułem możesz wszystko, przynajmniej spróbuj, nawet jeżeli ci się nie uda, to przynajmniej będziesz wiedziała, że się do tego nie nadajesz. No, nie bez powodu dużo moich znajomych ląduje gdzieś tam na kozetkach u terapeutów, bo się nagle okazuje, że no jednak tego wsparcia, takiego supportu po prostu ze strony rodziców nie było. I moja mama, no naprawdę za to jej dziękuję, bo zrobiła kawał dobrej roboty. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za odwiedziny. Już? Tak, no masz pięć, kurde, słuchaj, masz pięć, widzisz, ja masz pięć dalej kulek, sam. Wszystko wiem. No. I widzimy się niedługo. Znaczy my też, ale my. Wanna Talk, Monika Mrozowska. Bardzo dziękuję.